Cześć wszystkim, z tego po 7, przeciąg Kamajui. Dobra, bitwa wygasła, czas się wziąć za naprawianie szkód. Może i nie chcieli wyrządzić żadnych szkód, ale mimo wszystko je wyrządzili, więc dobrze, że się tym zajmują, żeby to poprawić. Fia, jak zwykle jest Fiją. I Ior miał używanie. Ciekawe, jak dużo ludzi widziało, jak gotował. Wygląda na to, że pomimo uszkodzeń, jakie zadała drużyna, to forteca, to jednak morale jest dobre wśród ludzi. Jasne. Największą magią Avaro jest to, że wszystko potrafi zbudować w przeciągu dni. Naprawdę takie odbudowa miasta, bo to by był projekt na miesiące, zwłaszcza no, w średniowiecznym świecie. Level up, level up. Jej! Dobra, Fia, co teraz będziesz miała? Light Blast! Fajnie, Evasion, okej, okay. CP się przyda, Resistance, Hit... Light Blast to upgrade jej czaru, po prostu silniejsza wersja. Okej, okay, dobra. Żeby pomóc w odbudowie, musimy... coś pobudować. Dobra. Za dużo się nie wydarzyło. Drużyna pomaga w odbudowie miasta. Każdy robi co może. Avaro buduje, Fia leczy ludzi, podaje narzędzia, a Ior gotuje. I wszyscy są, wygląda na to, że zadowoleni. Avaro uważa, że nie tylko odbudują miasto, ale sprawią, że budynki będą jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze niż wcześniej. Ale żeby to się wydarzyło, musimy coś porobić. Nowe rzeczy doszły. Flare Sword. Thunderclap Katana. Dobra, na razie zróbmy to, co potrzebujemy. Z jakiejś przyczyny potrzebujemy kolejnego. $10 dziennie, ale i tak nie mamy na to miejsce. To są tylko do eventów, dobra. Refined Scrap, Refined Claw, Clay. To na razie nie potrzebujemy. Flame Stone, to jeszcze tego nie mamy.
Thunderclap Katana. Okej, okay, to akurat możemy jedno zrobić. Się przyda Kisnir. O, mamy czerwony dom. Będziemy mogli ukończyć formację te. Jak już odblokujemy więcej miejsca w fortecy. Dobra. Nawet Mikeju pracowała, która boi się pracy. Znaczy pracy fizycznej miałem na myśli. Przed innymi fortecami, które będą próbowały wbić się w ich miasto. No i to wszystko w przeciągu zapewne paru dni. No, to jest w sumie ciekawy pomysł. Używanie fortecy jako... Słowo mi znowu wypadło. Stelaża? Google mówi, że scaffold to szafot. Ale nie o to nam chodzi. Z pewnością, dopóki nie widzieli, jak powstawało. A Yuikom nikt nie dziękuję. A na pewno też je były zagonione do roboty. Szkoda, że go nie postawimy nigdzie, bo już mamy zajęte miejsce wszędzie.
Czyli co, Awarow wynalazł zbroję wspomaganą? I nie będzie używał jej w walce? しかも作りやすいとな。無用だと思ってた素材でこんな簡単に建築資材を作れるとは。いや、勉強させてもらったよ。これから家の建築が必要だし、 資材はいくらあっても足りないぐらいだから助かるよ。 あ、あとは任せておけ。 この先は俺たち職人の仕事だからな。 だ、メジャーメシニツ。 すまないな。 こうして仕事まで用意してもらって、 あんたには感謝してる。 Ale przynajmniej nie daliśmy nogi jak Girsz. Miał na myśli Rigbel, czy? Miał na myśli Rigbel, czy fortecę? Dobra, nieważne. Dobra, co się działo? Nie za dużo. Awarow kończył naprawy muru. Bardzo bał się, co by się stało z Rigbel, gdyby mur nie był naprawiony przez dłuższy czas. Obawiał się, że ludzie mogliby masowo zacząć opuszczać to miasto i by to opustoszało i miałoby duże problemy ekonomiczne. Więc dlatego tak się śpieszył, żeby mur naprawić. No i w sumie tyle. Wszyscy byli mu bardzo wdzięczni, wszyscy ciężko pracowali. Potem była też informacja o tym, że wybudował też domy w fortecy nowe dla ludzi, którzy stracili dom w mieście, żeby póki co mogli mieszkać. I bardzo się postarał, żeby ładne były, ponieważ stwierdził, że ludzie przez jakiś czas będą musieli w nim mieszkać, to lepiej, żeby były dobre. A potem jeszcze przyszedł jakiś craftsman. Jakiś rzemieślnik, który tak, który tutaj mieszkał i zobaczył nowy piec do wytapiania cegieł i powiedział, że jest bardzo przydatny i podziękował i stwierdził, że gdyby miał jakieś pytania, to przyjdzie do Awaro, do jego warsztatu. Dobra, co tam Fia masz do pogadania? Chciwa Fia po prostu stara się jak najwięcej mocy wygrać na sytuacji. Dla niego to kapitan Awaro. Nie zapominaj, Fia. Magia miłości i ludzkich więzi. Haha,
Kami-sama-da-ra. Gość zdecydowanie podszedł do tego z dystansem. Bo to bogini dziecko. Nie jesteś trochę za młoda na bycie boginią? Nie, Fia, nie wierzę. Soya-san, nande kore tte idou shite iru nda? Kita no hou ni aru Shinkyou no Sando tte basho ni ikou to shite iru nda yo. Fiyushiya-kyou no seichi no? Tabun so. すごい巡礼もあったもんだ。でもあそこは入っちゃダメだって言われてるから怒られないよう気をつけてくれよ。うん、分かった。気をつけるね。フィアお姉ちゃん、頑張ってね。おい、頑張るよ。みんなで一緒に行こうね。俺たちも連れてってくれるのか。すげえこと言い出すな。 きっとフィヨシア様もこんなに熱心な信徒がいると嬉しいんだろうな。 Nie, Fia musiała być kompletnie się zmienić zachowanie. Dobra. Dobra, Fia przywitywała wszystkich ludzi, którzy przybywali do twierdzy. I jakąś tam gadkę z jakimś facetem i z jakąś dziewczynką rozpoczęła. Zaczęli się pytać, jak to możliwe, że twierdza chodzi. Ona powiedziała, że chodzi, ponieważ jest boginią. Trochę się pośmiali z tego, a potem spytali się, gdzie właściwie twierdza idzie. Fia powiedziała, że do Divine Mist Pillar. To troszkę też ich zbiło z tropu. Stwierdzili, że jest tak, to ładna pielgrzymka i Fiusza na pewno jest zadowolona, że ma takich wiernych. No i cóż, no, Fia stara się pozytywne relacje mieć z ludźmi, którzy przybywają do twierdzy, ale zdecydowanie nikt jeszcze nie wierzy w to, że jest boginią. Dobra, czy to jest ostatni event w tym rozdziale? Bo jak się na pewno domyślacie, to była walka końcowa tego rozdziału, więc jesteśmy na końcu. Który z tych eventów go zakończy? Zobaczmy, czy to to. A, to nie to. Okej, okay, ten event jest trochę mało poważny. Ale to kara za to, że nam Karyna została pokonana w walce. To tylko jeden Yuichi, no może parę razy podczas jeszcze farmienia, no. アバロだけじゃなく私も負けて撤退って多すぎだよね。これって誰の責任？違うよ。私たちの責任でしょ。私たち。というわけで今日は二人で改善策を考えます。はい、アバロさん、ズバッと解決できる妙案をどうぞ。 私たち z tego co rozumiem to by chyba znaczyło my. Mitsu kazoeru made ni kaiketsaku wo iwanai to kami no tetsui wo kudashimasu.
O nie, tylko nie. Boska moc fii królowej bogini wiązów ludzkich. Sanni, idź. O. Nie poznaję żadnego z tych kanji. Ale zapewne to jakaś gra słów japońska, którą nie dało się w żaden sposób przetłumaczyć. Może te kanji się podobnie wymawiają. Nie. Nie, nie pójdziemy tam, Fia. Ani ty nie pójdziesz tam, ani Awaru nie pójdzie tam, ani nikt tam nie pójdzie. To miejsce, nie mówimy o tym, to miejsce jest zakazane. Nie, Awaru. O nie! O. Zastanawiałem się, czy uda mi się przejść grę bez odblokowywania tego miejsca. Co, zapiszmy grę? Nie wiem, co się wydarzy, kiedy wyjdę z fortecy. Dobra. To była kara. To była kara za to, że postacie nam padały podczas walk. Gra ma taki licznik. Zdaje się, że to 3. Liczyłem wszystkie śmierci, jakie nam się trafiły podczas walk i to chyba było 2 albo 3. Dwóch nie widzieliście, bo zdarzyły się podczas farmienia. Raz Karyna zginęła podczas walki w Rigbel. Więc to chyba 3 śmierci dowolnej postaci łącznie. I... A zresztą możemy to nawet szybko zobaczyć. Ty masz 0, ty masz 1. Nawet nie pamiętam, kiedy mi... Fia padła. A, podczas farmienia, dobra. 0, 0, 0, 1, 0 i chyba ty masz 1. Tak. Czyli łącznie 3. Jeżeli będziesz miał, tak, 3 dowolne postacie padły, uruchamia się ta scenka, odblokowują na Loser's Dungeon, czyli Loch Frajerów. Nie pójdziemy tam. To jest cheat, nazwijmy to. W tym lochu są duże skarby i są przeciwnicy, którzy dają dużo expów i nie walczą z powrotem. Można ich się na nich wyżywać, zdobyć dużo expów, dużo przedmiotów, złota. Jedyny problem jest tam, że jeżeli przekroczymy próg, na którym możemy cokolwiek zdobyć z tego lochu, to do końca gry będziemy mieli w prawym, lewym rogu pieczątkę Frajer. Czego nie będziemy robić. Gramy na małym, na normalnym poziomie trudności. Gra jest tak, jest wystarczająco łatwa, więc nie będziemy frajerzyć. Tak. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o lochu frajerów. Nigdy go nie zobaczycie. A teraz idziemy do Rigbel. あ、フィスニル。毎日朝早くから精が出るな。ろくな報酬も出せずにいるのに、作業を手伝ってもらい感謝の念が絶えない。お、毎日と、codziennie。2人とも毎日朝早くから精が出るな。ろくな報酬も。フィスニルさん。そんなの当然だよ。私たちが壊しちゃったんだから、私たちが率先して直さないと。あ、どうぞ、シャイシチ、私、チリ。フィアが現場に。 O, powiedziała teraz też ogenki. Ogenki to znaczy, że... Ogenki to znaczy czuć się dobrze.
アバロもさすが単漁師だな。修復作業では大活躍と聞いている。騎士団を代表して礼を言わせてもらう。Ciekawe, czy Kisnir przyłożyła rękę do napraw. Mam nadzieję, że nie. Nie chciałbym żyć w domu, w którym naprawiała Kisnir. Ile ludzi zginęło od twojej pomocy? Może tak wtrącę krótko. Kisnir ma dużo więcej charakteru niż dowiedzieliśmy się do niej do tej pory. Póki co jedyne co wiemy, że jest honorowym rycerzem, ale wierzcie mi, jest w niej dużo, dużo więcej materiału. I się tak, kiedy przyłączy się do twierdzy, to będziemy to odkrywać. Na chwilę, tak? スニルさんが城塞に住みたいってことかな。うん、いいよ。アバロ、城塞にはリックベルの民も移り住んでいるはずだな。 Tylko dlatego, że parę ludzi jest u nas? Przyznaj się, że po prostu nie masz co robić, bo straciłaś pracę. それだけに先進するつもりはない。そうだな。例えば外敵からの防衛などはどうだ。剣の扱いは多少覚えがある。それによければ紹介の手伝いなどでも継続して力になりたい。 Jak na razie oprona idzie nam całkiem dobrze, ale w sumie dodatkowy miecznik nie zaszkodzi. スニルさんが守ってくれるなら安心だよ。戦力として数えてもいいなら 頼もしいですね。というわけなんだが、アバロ、私の城塞入りを認めてもらえるか。Jedna taka uwaga. Bardzo dużo zdań zauważyłem, że kończy się des yune, albo yune, albo yo, ne. 戦力として数えてもいいなら、頼もしいですね. To takie japońskie co nie na końcu dorzucane. Zauważyłem, że dosyć często się znajduje w zdaniach. No, powiedz to Kisnir, że po prostu zostałaś zwolniona. W sumie nie wiem, czy to tak można traktować. Teoretycznie nie została zwolniona i po prostu jej pracodawca zniknął, uciekł. Mm-hmm.
Tak, pod warunkiem, że Ior gotował go, a nie Kisnir. Oishi znaczy dobry. それでは皆、しばし厄介になる。私の力が及ぶ限り、城塞にまつわるすべてを守ると誓おう。これからよろしく。今日は宴会だね。そっちゃ。 Dobra, to w sumie tylko była rozmowa z Kisnir, zaproponowała swoją służbę jakby dla nas. Powiedziała, że jest dobrym, tak, że chce chronić ludzi z Rigbel, którzy są w twierdzy, więc dlatego chce się przenieść do twierdzy. Będzie organizować rycerzy oraz pomagać w organizacji twierdzy. No i oczywiście wszyscy byli bardzo z tego zadowoleni i zgodzili się. Dobra. Czekam, dobra, ile jeszcze gadek musimy przejść na koniec rozdziału? Dobra, Kisnir, co masz do powiedzenia? オッケー。お、よく来たな。遠慮なく上がってくれ。うん。料理の支度をするのが遅かったな。少し待ってもらうことになるが、構わないか？ Podoba mi się mina Iora. Jest kompletnie zażenowany sytuacją. Tak, kobieto, ubierz się. Masz gości w domu. それでもアバロがいるんだから気をつけないとダメだよ。アバロを誘惑してるんだったら別だけど、特にそういった目的はなかった。今後は注意しよう。Dziękujemy, Kisnir. To bardzo miło z twojej strony. Kis-sama, nanka niyoi hen. Kono ryori no koto ka? Tanoshimi ni mattete kure. この間近所のものから珍しい調味料を分けてもらってな。今日初めて使うのだ。きっと美味しくなるぞ。今日初めて。きっと。Ior nawet jeszcze nie spróbował, już wie, że będzie okropne. Ior jest tak dobrym kucharzem. か考えたことなかったな。いい名が思いつけば名付けてみるとしよう。独自性が高いんですね。楽しみ。Zupa na winie. そうだ、フィア。言っていた酒は用意してきてくれたか？ Nie, tak, że specjały Kisnir nie są dobre z alkoholem. Specjały Kisnir są dobre, żeby pić alkohol. あ、アバロ、これ変に甘くて、でもなぜか酸っぱくて、欲しくない感じで、後味が苦いんだよ。<笑>
どれどれ。なるほど。Nie, żadnych więcej przypraw, po prostu zostaw to i... きっちりと火を通したから食べられるぞ。 Dobra, tak, to była Kisnir. Będziemy się z nią dogadywać tak długo, jak poza walką o bronią nie będzie robić nic więcej. Momencik. Dobra, nie zrozumiałem ani słowa. Dobra. To było żenujące. W każdym razie tak, charakter Kisnir to nie tylko honorowy rycerz, ale również osoba, która nie ma żaden sposób, jak to się mówi, zażenowania, wstydu. Tak, może zrobić coś kompletnie nie tak i zrobić z siebie idiotkę, ale nie czuć żadnego wstydu z tego powodu. Tak, w każdym razie tak, drużyna poszła do Kisnir na obiad. Obiad był okropny, bo Kisnir nie umie gotować. Kisnir nie umie nic robić poza walką mieczem. No ale na szczęście wzięli alkohol, więc to uratowało sytuację. Dobra, co muszę zrobić, żeby odpalić koniec? Jeszcze raz Rigbell. は元通りだ。いや、それ以上だぜ。あんたらのおかげで随分と建物も丈夫になった。これにて城塞はリックベルを離れていく。その記念として、ささやかながら宴席を用意させてもらった。ぜひ楽しんでほしい。 O, tak, to już jest na pewno ostatni event. Dobra, już pamiętam. Ej, event za 400 punktów. Dobry event. Znaczy, dobry bankiet. Usake? Fia wa sake o konomu no ka? Daisuki da yo. Watashi dake ja naku, daitai no kamisama wa osake ga suki da to omou. Tashika ni kami ni sake ga yowai inshyo wa nai na. Zwłaszcza jeżeli jest się pewnym lisim bóstwem. Ciekawe, kto wygrał te zapasy. Antara dake demo sabishii no ni, Kisnir-san mo tsuite itte shimau daro. Kono machi mo sabishiku naru na. Wakare o oshinde kurete ureshii yo. よし、今日はたくさん飲んじゃうよ。お別れに涙なんか流させない。酒なら負けん。フィア、勝負だ。 A tak, dobra. To byłoby ciekawe. W sumie Kisnir też powinna być mocnym zawodnikiem. で騒いでね。足りなかったらどんどん追加していくから。
Oni są za młodzi na picie. Ior, nie przy ludziach. Proszę. O nie. No cóż, Ior przynajmniej też się cieszy. Biedna Kisnir. Ta gra była przegrana od początku. Że w końcu uznasz bóstwo Fii, Kisnir. Tak, większość ludzi raczej by nie zapomniała tego, że im się rozwaliło dom. Nie ma nic bardziej romantycznego niż prowadzenie pijanej drugiej połówki. Okej, ludzie. Obiecywałem rozdział trzeci. Rozdział trzeci się kończy. To, co obiecywałem, się... zbliża. Już się odpaliła jej faza pierwsza, umiem śpiewać. Okej, u Iora faza pierwsza to umiem gotować. Albo raczej ludzie lubią patrzeć, jak gotują. Dobra, myślę, że tutaj zrobimy pauzę. Dobra, w następnym odcinku rozdział czwarty. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!